Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Derailvalley. Tak, kolejny odcinek z sezonu drugiego w tym pięknym symulatorze. Jakiś zwierzaczyś przebiegł przez tory, a my kontynuujemy naszą podróż z tym jakże ciężkim zestawem. Tylko człowiek musi sobie przypomnieć. To C2I jest na końcu, a to będzie G5I i G5I jest na początku składu. Dobrze. No i zdech. A wykończę ten pociąg, zanim zdążę nim ruszyć. Dobrze, teraz tak, jesteśmy na GF i jedziemy na HB. Trzeba jechać przez SM i tamtędy, żeby dojechać. No mam nadzieję, że my damy radę te wagony tam ociągnąć. Wyjeżdżamy i w lewo. Napinamy skład. No ja już widzę, że będzie to ciężka jazda. Nie wiem, czy nie przesadziłem trochę naprawdę z tą ilością. Musimy sobie jednak podpiąć jeszcze jedną tą lokomotywę, może. Może akurat ona by tutaj zdała sobie radę na jakąś ewentualność. Matko, co. Płaskim to się jakoś rozpędza, ja się boję potem, nie? Przypominam sobie, żeby tu były jakieś te lokomotywy. Nieciekawie. Już trzeba próbować, nie? Może gdzieś po drodze akurat jeszcze znajdziemy
znaczy ja bym nie chciał podpinać takiej, tylko ja bym chciał podpiąć, wiecie, tą z przykładnią elektryczną tam na tył, nie? Ty, jak ta by nie dawała rady, to byśmy tą najwyżej zostawili na obrotach, a poszli do tamtej. To te jakieś takie ścinki są. A no niestety uprotnienia to my tutaj nie mamy. Już mi się mylą te dźwignie. Ale nawet trochę jedziemy. Bo tu jest górki, nie? -1.3. By było +1, to by mogło być nieciekawie. No co, jakieś dzisiaj mam dziwne ścinki, może dlatego, że jest na dworzu cieplej i jeszcze jest dzień. Wiesz co, ma dzień do tego. Tak właściwie. Diesel, kopć, nie kopć. Dobrze, dajmy jej trochę odpocząć. Mamy tu w lewo. Się zrobił autozapis. Super. 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 Ja oczywiście nie zrobiłem kopii zapisu. Szybka podróż, szybką podróżą. Ale czy my się wypłacimy z tego? To już jest inne pytanie. Te rury się uszkodziły? No nie chciałem tu wsiadać, panie. Zobaczyć na ten wagon. Ładunek 78. Wystarczające środki. Co ja mam teraz robić?
jest ciekawe. Co ja mam teraz zrobić? Stawienia. Jedyne, co mogę zrobić, to wczytać to na takim trybie. Bo chyba innej możliwości nie ma. Kiedyś miałem programik też do oszukiwania pieniędzy. Ewentualnie spróbować to jakoś tak ogarnąć. Nie powiem, że jest lekka lipa. Dobra, jak to tu jest? FS-451. No to co to jest ten ostatni? To jest 158. Dobrze. To idealnie się trafiło, że chociaż z tego drugiego zlecenia nie mamy nic uszkodzonego. Tak, myślałem, że tak będzie. Już tutaj nie. Gdzie tu jeszcze żadne rury nie leżą? Chyba nie. Dobrze, wklejone wagony są od razu zahamowane, okej. Właśnie, leży jeszcze. Jeden, drugi. To mówisz, że nie leży, jak leży. To jest taka gra na tym trybie realistycznym. Czemu ja nie mogę zmienić opcji na swój tryb realistyczny? Jako utworzony szablon, to ja nie wiem, nie? Dobra, tu już nic więcej nie ma. Okay.
Okej, wyjdź stąd. Ci stawki za to zlecenie się zwiększyły? Pamiętacie, jestem ciekaw, czy ona w ogóle jeszcze odpali. Pali się odpaliła, żadne wskaźniki nie działają. Jakbyś była tak miła, to ja bym chciał te wszystkie wagony jeszcze podłączyć. Jak potem przyjadę drugą sprawną. Że teraz te przeskoki mogę sobie robić takie długie. Że przez to ja się też mylę. Już jestem przyzwyczajony do czegoś innego. Już niestety kary będzie dużo. Nic na to nie poradzimy. Zgaś to. Kiedy masz to? Nadcięcie paliwa. Tu jest. Ej, zgaś tego trupa. Tego tu zahamuj. Okej. Teraz to wszystko połączyć. Szybko sprawdzajmy, czy aby na pewno. Czy aby na pewno wszystkie te wagony są odhamowane? Powinny być, ale wiecie, jak to wszystko wygląda. Tak to jest. Właśnie zapomniałem, czy tam było 60, czy 50 i tak. Czy nawet za... zahamowanie tym. Hamulcem zespolonym nic nie dało. Jeszcze? Sporo tych wagonów się wykoleiło, nie da się ukryć. O,
bo te już mają 100%, no chociaż tyle dobrego. Gdzie jest ta? A, to lokomotywa jedzie, a ja mówię, czemu tamte wagony są tak daleko? Dobrze. Szybka podróż z lokomotywą. Szybka podróż z lokomotywą. OWN. To wygląda. Tysiąc 824. To by nie było jeszcze tak źle. Tak zrobimy. Diesel. Mi pan powie, czy tutaj w ogóle są jakieś lokomotywy, które ja mogę zabrać. Jest ta, ale tej zabrać nie mogę. Tej naprawić też nie mogę. Wiecie co, drodzy państwo, ja się muszę zastanowić. Co tutaj zrobić dalej? A my zobaczymy się już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa.